Siemano, z tej strony wasz Thompson i witam serdecznie w kolejnym odcineczku z G4. I w dzisiejszym materiale spróbujemy pofarmić sobie oczywiście tą walutę eventową. No a później sobie przetestujemy nową skrzynkę. Tylko gdzie ona jest? Tą chciałem, ale no, to zbyt duże ryzyko, to jednak nie będziemy nowych skrzynek otwierać. Tylko sobie pootwieramy skrzynkę na jakąś tanią do 20 zł. Od 20 do 20. No to sobie pootwieramy skrzyneczkę UFO, bo UFO nie było. No to sobie pootwieramy, a wy pamiętajcie, klikając kod promocyjny i wpisując Tomislav z dużych liter. Tutaj Tomislav. Macie 5% przy bonusie oraz milspeka na start, więc gorąco, gorąco polecam. No i co? A my już otwieramy oczywiście skrzyneczki. Pierwsza za 4 zł. Razy 5. Elegancko. Tylko zobaczcie, czy mi się nagrywa. Oczywiście, że mi się nagrywa. No i 3 skinki dobre, 2 niedobre, czyli około 0. No dokładnie, 80 groszy na plusie. No to jeszcze dajmy drugą szansę. No i kałaszek, Phantom Disruptor, więc raczej plus. Bo 15 zł około, a jednak 23. No i mamy 14 zł w kieszeni. No i lecimy sobie kolejną The Crew. Teraz będziemy po dwie otwierać. 28. No i tutaj syf, więc to nie patrzymy. Sprzedajemy i jeszcze raz otwieramy. No i tutaj znowu syf, dobra, no to już jej nie otwieramy. No i teraz tą za dwie dyszki też po dwa razy będziemy otwierać. Okej, okay, prawie uspik, ale mamy Famasa i Eko za 12 zł, no to niestety minus i ostatni raz. No i niestety też minus, więc to też to sprzedamy. No i to trochę sobie pofarmiliśmy. No i teraz otwieramy skrzyneczkę UFO. Zobaczymy, czy w ogóle się opłaca otwierać. Dwie dyszki kosztuje, a można trafić M-kę za 1000 zł. No i tak, tutaj mamy 50% szans na stratę. I tutaj mamy CZ-kę, Famasa. Mamy też AUGA za 21 zł. No i tutaj w sumie różne skinki są po 30 zł. Na przykład tutaj jest za 2 zł, tutaj mamy też za 2, więc no to nie jest 50-50, to jest raczej 60% na stratę około i 40% na profit. Dobra, to zobaczmy. No i pierwsza animacja oczywiście no nieudana. Nie udało się. Fast mode, a to jest chyba, a że mi się będzie szybciej otwierać. A no to nie chcę tak. A można tu zmienić animację otwierania? Można zmienić, dobra, to zmienimy sobie. No tak. Więcej emocji będzie. Aha. Ale fajnie dało, dobra. Z 400 zł zrobiliśmy całe 24 grosze. No nie oddało. Znowu. Okej, teraz digielek. I on warty jest 160 zł, no i elegancko. No to teraz razy 3. Skrzyneczka UFO, o Jezusie Chrystusie. 36 groszy, dobra. To może dajmy sobie ją na bitwę teraz. Jest 4 razy UFO. 4 razy na dwóch graczy. No i zobaczmy, co ona tu rzuci fajnego. Może coś rzuci. A wy możecie w tej chwili zostawić łapkę w górę, bo byłoby mi bardzo miło. No i co, lecimy. Pierwsza skrzyneczka dla mnie, złotówka, więc nic imponującego. Druga dla oczywiście bota Crashera za dwie dyszki. My oczywiście AUGA dostajemy. Ok, teraz dla nas za trzy dyszki, więc już prawie jest zwrot. No i niestety dla bota, dobra, no to jeszcze raz. Druga próba, 4 razy. Tylko teraz na 3. Aha, tu mi się coś włączyło, fajnie. Dobra, dajmy sobie boty.
No i zobaczmy, no ona fajnie rzuca, czasami po 3 dyszki rzuca, po 4. Więc zobaczmy, zobaczmy, może coś rzuci nam fajnego. W końcu. Ja się tak łatwo nie poddam. No i zobaczmy, będziemy ją katować, aż coś rzuci. Okej, okay, pierwsza nic. Rozgrzewkowa. Druga dla nas chyba. 3 dyszki, no to tak średnio, bo i tak przegrywamy. Okej, okay, teraz dla bota. I przez to przegrywamy. Aha, no i przegrywamy. 8 dych dostał, okej. No to nieźle. Dobra, to teraz 3 skrzyneczki i znowu na 3 dajmy sobie. Ostatnia szansa. Proszę. O, wbił jakiś gość. O, dwóch gości wbiło w ogóle. Dobra. Ten nie musiałem czekać. No i zobaczmy, może w końcu coś fajnego trafimy z tej skrzynki, bo ona ma potencjał. O, 3 M-ki. Co jest grane? Ale i tak przegrywam, bo ten ma złoty 56. Aha. I se wygrał ten drugi. No to nieźle. No ja pier... Nicze. Dobra, lecimy all ina. Trudno. Jak rzuci, to rzuci. Jak nie, no to nie. Dałem sobie all ina. 240, 12 skrzynek. Na 3, prywatna. No i trudno. To co ma się dziać, to się stanie. Gruba albo wcale u mnie jest. I dostaliśmy drugiego bota najgorszego i trzeciego takiego sobie. No i zobaczmy. Może dostaniemy jakiegoś skinka za stówkę, chociaż raz. Fajnie by było. No ale no nie zapowiada się chyba. Żeby to rzuciło. 4 skrzynki, 4 augi, pozdro. Okej, okay, bazyliszek, w końcu dla mnie. O, i tak przegrywam. Okej, okay, teraz gloczek. Dla niego auk za 21. Teraz dla pczada za 35 i prowadzi chyba. Teraz nic. O kurde. No to nic nie rzuca. Patrzcie, no. No nic nie chcę rzucić. No nic, patrzcie, no 4 skrzynki, 4 augi po kolei. Okej, okay, a wubka w końcu dla mnie. Za 8 dyszek, no to sympatycznie. Teraz, żeby nic drogiego nie trafili. No i dobra, chyba wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. Ale ile? O Boże, 40 do ty... Niecałe, tak naprawdę. What the fuck? Po co ja F11 kliknąłem? Dobra, to sprzedajmy sobie to wszystko, co mamy. I spróbujmy teraz właśnie na 2 osoby dać ją. Albo dobra, dajmy sobie 5, ale na 4. O, 5, ale na 4. Zobaczymy, co to da. Za stówkę. Full ryzyko. Okej, okay, nie ma bota tego, a czada chciałem powiedzieć, a jest, właśnie. No właśnie, no i już podropili z Henrym. Po 2 dyszki, teraz dla mnie za 27 i prowadzę nawet, wow. Teraz dla bota Ryana 2 złote. O koska, o aug za 20, dobra. Prowadzimy, ostatnia, żeby to już fajnego rzuciło. No i przegraliśmy, bo Brightwatera trafił za 118. Mówię, ta skrzyneczka ma potencjał, naprawdę. Dobra. I ostatnio sobie stwórzmy taki miksik z 20 zł. No i zobaczmy, miksik, dajmy sobie tak, tak. Dobra, i wszystki miksik 20 zł skrzynek, to będzie laścik na 3 osoby, publiczna. No i zobaczmy, może ktoś wbije taki miksik dwudyszkowy.
Ale wątpię, tak szczerze. O, wbił jeden, więc super. Ma jeszcze jedna osoba. I zobaczymy, czy coś rzuci z miksu. Jak nie rzuci, no to niestety koniec odcineczka. To jest naprawdę ostatnia bitewka. Ale uważam, że skrzyneczka UFO ma potencjał, ale niestety no częściej ten auk leci niż coś fajnego. Więc no trzeba na tą skrzyneczkę troszeczkę popracować, uważam. No i dobra, kałaszek dla mnie za 30 zł, no to sympatycznie. Emeczka dla bota, znaczy co ja gadam, dla przeciwnika 22 zł. Emeczka oczywiście dla przeciwnika 185 z emki za 20, pozdrawiam. A wupka dla nikogo. Dobrze. Biszkopt dla przeciwnika 80, no pięknie. No to już możemy się pożegnać z wygraną raczej. Okej, okay, gloczek dla mnie. 3 dyszki, no to tylko mu podbijam tak naprawdę. Okej, okay, teraz dla przeciwnika 82. Dodge. Dodge dla oczywiście przeciwnika. No i UFO ostatnie. Zobaczmy. No i niestety Kacperinio se wygrał. Ło, patrzcie, z 200 zgarnął 6 stówek, czyli potrójny proficik. Iwan, dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to subik i co, do następnej, siema.